W czerwcu 1950 roku dużo liczniejsza armia Kim Il-sena, wspierana przez siły ZSRR, uderzyła na południowego sąsiada. Tak zaczęła się wojna koreańska, trwająca do lata 1953 roku. Kosztowała życie miliona żołnierzy i miliona cywilów. Po trzech latach wojny oba kraje wróciły do niemal tych samych granic, biegnących wzdłuż 38. równoleżnika. W poprzek półwyspu wyznaczono strefę ciągnącą się na długości 250 km, która miała skutecznie rozdzielić wrogie państwa. Stanowił ją pas ziemi o szerokości 4 km. Po drugiej stronie tego mostu znajduje się posterunek wojsk północy. Niewiele osób może zbliżyć się do tej zardzewiałej tablicy symbolizującej upływ czasu. To ironia historii. Koniec zimnej wojny nie rozwiązał tego konfliktu. Wietnam się zjednoczył, Niemcy także. Jednak Korea pozostała sierotą zimnej wojny. W pobliskiej wspólnej strefie bezpieczeństwa spotykają się przedstawiciele obu wrogich państw koreańskich. Utworzono ją po zawieszeniu broni w 1953 roku. Pozostaje pod zarządem ONZ i stanowi miejsce negocjacji między dwoma krajami. Widać stąd północno-koreańską wieś Kijong-dong, znaną z największej flagi na świecie. Wkraczamy do strefy zdemilitaryzowanej. Po raz pierwszy w historii władze Korei Południowej pozwoliły zespołowi cywilów poznać sekrety tego niecodziennego miejsca. Nie chodzi oczywiście o tajemnice wojskowe. Chcemy zrozumieć, na czym polegała idea utworzenia tego dziwnego obiektu militarnego. Żołnierze przedstawiają podstawowe informacje delegacji naukowców, badaczy i dziennikarzy, którzy będą mogli poznać realia podziału kraju. Poznają ludzi, którzy na co dzień przebywają w strefie zdemilitaryzowanej. Swoje refleksje i przemyślenia przedstawi nam Kim Hook, znany południowo-koreański dziennikarz. Jaki ma pan stopień, podporucznik? Czemu nie ma pan insygniów? Tutaj się ich nie nosi. Ile ma pan lat? 26. Na posterunkach w strefie zdemilitaryzowanej stoją tak młodzi żołnierze. To szerokie, otwarte pole.
Na zamykającej je w oddali górze widać posterunek północno-koreańskiej straży granicznej. Ten widok mocno działa na moją wyobraźnię. Ta ziemia niczyja, nominalnie strefa zdemilitaryzowana, jest najbardziej zmilitaryzowanym rejonem na świecie. Nigdzie indziej nie widziałem czegoś takiego. Wróćmy do początku tego konfliktu. Atak Kim Il-sena 25 czerwca 1950 roku zaskoczył Amerykanów. Stany Zjednoczone szkoliły armię Korei Południowej. Przy wsparciu Stalina wojska północy szybko zdobyły przewagę. Seul padł po 3 dniach walk. Cywile uciekli z miasta. Nad Seulem zawisła flaga północno-koreańska. Na wniosek Ameryki ONZ potępiła inwazję i powołała międzynarodową koalicję do obrony południa. Prezydent Truman apelował do wolnego świata, by stanął po właściwej stronie konfliktu. Kontratakiem dowodził generał MacArthur. Wojna się nasiliła, Związek Radziecki i Stany Zjednoczone testowali w niej swoją najnowocześniejszą broń. Miny, samoloty i artylerię przeciwlotniczą. Południowo-koreańska i amerykańska kontrofensywa powiodła się i po ciężkich walkach wyzwolono Seul. Zajęto też znaczną część Korei Północnej. Generał MacArthur i prezydent Syngman Rhee wystąpili na forum ONZ. Obserwując konflikt w Korei, Chiny pod przywództwem Mao Tse-tunga przystąpiły do wojny po stronie Kim Il-sena. Szybko wyzwolono północną część półwyspu. Gdy MacArthur domagał się użycia bomby atomowej, prezydent Truman zdymisjonował go. Trzeba ograniczyć nasz udział w wojnie koreańskiej. Musimy zadbać o to, by życie naszych żołnierzy nie szło na marne. Nie wolno bez potrzeby narażać bezpieczeństwa wolnego świata. Nie dopuścimy do trzeciej wojny światowej. Zmiany w przywództwie supermocarstw wpłynęły na losy wojny. 5 marca 1953 roku zmarł Stalin, a prezydenta Trumana zastąpił Eisenhower. Front ustabilizował się w okolicach 38 równoleżnika. 27 lipca 1953 roku po negocjacjach rosyjsko-amerykańskich Kim Il-sen oraz generał Nam podpisali w Panmunjom zawieszenie broni. Zarówno Kim Il-sen, jak i Syngman Rhee świętowali zakończenie wojny jako osobiste zwycięstwo.
Jednak uroczystości nie mogły przyćmić ogromu bezsensownych cierpień i nędzy, jakie Koreańczykom przyniosła wojna. Setki tysięcy rannych i bezdomnych. Bilans konfliktu był katastrofalny. Wróćmy do dzisiejszej sytuacji w strefie zdemilitaryzowanej. Obserwatorzy będą ją zwiedzać od wschodu i pokonają dystans 248 km. Wkroczą na ziemię niczyją, na której zatrzymał się czas. Zwrócą uwagę na najdrobniejsze szczegóły, pragnąc zrozumieć sens i powody powstania tej niecodziennej strefy. Czego zdołają się tu nauczyć? Park Jong-woo, Lee Jae-ho, Kim Hoon. Proszę oddać do depozytu komórki, odtwarzacze MP3, książki i laptopy. Dopiero po zdaniu urządzeń elektronicznych mogą kontynuować wizytę. To jest pierwsza brama, która prowadzi do posterunku granicznego. Wschodnia część strefy jest dzika i surowa. Daje się wyczuć panujące tu napięcie. Obie strony nieustannie obserwują każdy gest przeciwnika. Panuje sugestywna atmosfera wojny. Wieże strażnicze są milczącymi świadkami zawieszenia broni. Od czasów rozejmu w 1953 roku nic się tu nie zmieniło. Mamy stąd doskonały widok na całą strefę. Koreę Północną widać gołym okiem. Tej zimy było nawet 20 stopni mrozu. To trudna służba. Wzdłuż linii demarkacyjnej biegną zasieki z drutu kolczastego. Wieże strażnicze obu państw stoją blisko siebie. Jedne dzieli dystans zaledwie 600 metrów, inne około 1400. Taki stan rzeczy utrzymuje się już ponad 60 lat i nic nie wskazuje na to, że coś może ulec zmianie. Padający śnieg zaciera ślady granic. I w sposób pokojowy jednoczy te dwa skłócone ze sobą i podzielone kraje. Myślę, że właśnie tak miał wyglądać ten kraj. Żołnierze mówią mi, że śnieg ogranicza widoczność, co utrudnia im obserwację granicy, dlatego muszą jeszcze bardziej wytężać wzrok. Sądzę, że w takiej samej sytuacji są żołnierze Korei Północnej. W pobliżu Cheorwanu odkrywamy kolejną tajemnicę strefy zdemilitaryzowanej. Tunel, który wykopali Koreańczycy z północy, żeby przenikać do Korei Południowej. Odkrył go patrol 15 lipca 1975 roku. Od zawieszenia broni minęło już 20 639 dni. 20 600 dni.
To może wydawać się niewiele, a jednak daje to razem 60 lat. Właśnie tyle niedawno skończyłem. To już drugi tunel, jaki odkryto. Jego wylot znajduje się 900 metrów na południe od strefy zdemilitaryzowanej, na terytorium Korei Południowej. Tunel mierzy prawie 3,5 kilometra długości. Dopasowano go do średniego wzrostu Koreańczyków z północy, dlatego jest taki niski i wąski. W krótkim czasie mogłoby nim przejść wielu północno-koreańskich żołnierzy. Tutaj przechowujemy ich narzędzia. Właśnie zdałem sobie sprawę, że taki tunel spełnia funkcję drogi. Ścieżki, po której można iść w obie strony. Mógłby nas połączyć. Niestety dociera się nim tylko do strefy zdemilitaryzowanej. Sądzimy, że środek tunelu znajduje się dokładnie pod tamtą północno-koreańską wieżą obserwacyjną. Kontynuujemy podróż. Zima w Cheoruanie bywa bardzo sroga. Jest chyba 10 stopni poniżej zera. Myślę, że nawet więcej. Na lewo widać górę Bęgma, o którą toczono podczas wojny krwawe walki. Nieco dalej spotykamy kobietę, którą los związał ze strefą zdemilitaryzowaną. Mieszka w koszarach, do których nie wolno nam wejść z kamerą. Młodzi żołnierze znajdują u niej pomoc psychologiczną. Gdy się tu znalazłam, nie miałam czucia w nogach. Chciałam umrzeć. W jednej chwili byłam pełnosprawną, młodą dziewczyną, zaraz potem nie mogłam nawet usiąść. Znalazłam się na skraju załamania, ale postanowiłam żyć. Nie chciałam zmarnować młodych lat. Dbała o mnie młodsza siostra, nie mogłam tego znieść. Musiałam stanąć na własnych nogach. Sierżant Choi po wypadku podczas skoku na spadochronie zaczęła pomagać młodym żołnierzom. Umierasz? Ściśnij mocniej. Przy uścisku dłoni przesłałam wam całą swoją energię. Obiecaliście mi coś. Pomoc innym to nic specjalnego, wystarczy wziąć za rękę. Taki prosty gest ma olbrzymie znaczenie. Wychodzę naprzeciw osobom potrzebującym pomocy. Chcę im służyć i pomagać, łagodząc dręczący ich ból. Okazuje nam troska, to dla nas bardzo ważne. Słucha, rozumie i martwi się o nas. Gdy mi coś dolega, sierżant Choi obejmuje mnie, mówiąc, że ukoi mój ból. To działa. Jakiś problem? Nie. Zmęczeni? Nie. 내가 말했지 산책이라고. 예.
To będzie właściwie spacer, ale uważajcie, bo droga jest oblodzona. Na hasło dowódcy odpowiecie trzy razy do boju. Do boju. Pamiętam, gdy spotkałam cię pierwszego dnia, musisz się zawsze tak uśmiechać. Obmyłam nogi żołnierzom, żeby się z nimi pożegnać. To miała być jednorazowa ceremonia, ale widziałam, jak bardzo ich poruszyła. Płakali, obiecując wierną służbę. Tak narodziła się ta tradycja. Umyj nogi rodzicom, gdy przyjedziesz do nich na przepustkę. W razie kłopotów zadzwoń. Nie chowaj wszystkiego w sercu. Mężczyźni nie płaczą. Nie chciałam doprowadzić cię do łez. Jeśli dowódca będzie cię dręczył, zapytaj go, czy możesz umyć mu nogi, to wszystko załatwi. Południowo-koreańscy rekruci, mający strzec granic swojego kraju, podchodzą do tego jak ich europejscy rówieśnicy, którzy żyli za żelazną kurtyną. Pragną, żeby rany wojny koreańskiej wreszcie się zabliźniły. Jednak ich rodacy z północy zabiegają o to, by podział był wieczny. Kontynuując naszą podróż, podążamy wzdłuż zamarzniętej rzeki Bukhan i docieramy do mostu Odżak. W tym miejscu rzeka przekracza granicę, płynąc dalej na południe. Brzegi rzeki są bardzo strome. Idę stromą ścieżką po południowej stronie linii demarkacyjnej. Tędy nie da się przetransportować ciężkiej broni. Ludzie budujący to przejście musieli wnosić materiały na własnych barkach. Patrolujący żołnierze uskarżają się na ból w kolanach, ale to nic wobec trudów, jakie znosili jej budowniczowie. W tym niedostępnym rejonie osiedliły się dziki, zwabione śmieciami wyrzucanymi z posterunków granicznych. Wiedzą, że nic im tu nie grozi.
Czasami jakieś zwierzę zaplącze się w wojskowe instalacje, ale strażnicy zaraz je uwalniają. Te zwierzęta odzyskują wolność, wzbudzając zazdrość służących tu żołnierzy. Oto kolejna tajemnica strefy zdemilitaryzowanej. Ten pas lądu o szerokości 4 i długości 250 km stanowi unikalny ekosystem, wolny od ludzkiej ingerencji. Dzikie zwierzęta, jak ta wydra, swobodnie budują swoje siedziby. Żurawie bez obaw oddają się godowym rytuałom. To proces ciągły jak płynąca rzeka. Obiecuję tym chłopcom, że będę z nimi w kontakcie nawet gdy wrócą do swoich jednostek. To stymuluje ich do zwiększonych wysiłków. Umieram ze strachu. Jak się masz, Cheol? Długo trzymasz tu wartę? 8 godzin dziennie. Na takim mrozie wkładamy kilka warstw odzieży. Dochodzi do wypadków? Nie, sytuacja bardzo się poprawiła. Rozumiem. Macie lepsze warunki służby. Chłopcy stacjonujący w koszarach również je chwalą. Mają wyremontowane posterunki. Tutaj także macie lepiej? Dobre warunki? Dobre jedzenie? Tak, mamy bieżącą wodę, wygodne łóżka. To świetnie. Oby nie brakowało wody. Trzymaj się. Jestem bardzo dumna z tego chłopca. Poradził sobie, pełni służbę. Jest pewny siebie. Ona jest dla mnie jak matka. Poznaliśmy się w obozie i spędziliśmy razem dużo czasu. Przykro mi, że płaczę.
Jestem wdzięczny, że mnie odwiedziła. Mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie. Niebawem znowu się zobaczymy. Dzwoń do mnie. Wkrótce nadejdzie wiosna. Podczas wojny doszło tu do jednej z najbardziej krwawych bitew. Jesteśmy na szczycie Bęgmy, gdzie nie wyblakły jeszcze wojenne wspomnienia. Podczas dziesięciodniowej bitwy ten płaskowyż przechodził z rąk do rąk co najmniej 24 razy. Chińską armię pokonała w końcu 9. Dywizja Południowo-Koreańska. Obie strony straciły razem ponad 10 tysięcy żołnierzy. Każdy patrol oddaje cześć poległym. Wciąż prowadzi się wykopaliska dokumentujące przebieg bitwy i potwierdzające straty wojsk koreańskich, chińskich, rosyjskich i amerykańskich. To są ludzkie kości. Głowa leżała na lewym policzku. Tu jest dziura od kuli. Ten rzemień ściągał nogawkę spodni. Widziałem wiele guzików z amerykańskim orłem, ale taki guzik z literami US to bardzo rzadkie znalezisko. Wojna koreańska kosztowała życie miliona cywilów oraz miliona żołnierzy, głównie Koreańczyków i Chińczyków, ale także Rosjan i Amerykanów. Wykopaliska czasami pozwalają zaleczyć dawne rany. W tym przypadku wdowa po amerykańskim żołnierzu przyjechała z córką po szczątki swego męża. Wciąż nie mogę w to uwierzyć. Nie sądziłam, że kiedykolwiek zobaczę to miejsce. Mój mąż zaginął w akcji na posterunku Harry, właśnie tam. W tej jednej bitwie było 40 zaginionych żołnierzy, setki zabitych i tysiące rannych. A battle, you know.
Mamy nadzieję, że pewnego dnia granica zostanie otwarta i będzie można zabrać szczątki poległych. Może Koreańczycy z północy i południa zostaną przyjaciółmi i będą mogli swobodnie podróżować. Ku pamięci Rona Bradleya. To bardzo miłe. Nie spodziewałam się. Korea, zwana krainą porannego spokoju, była w ubiegłym wieku widownią krwawej i okrutnej wojny. Tam są ruiny zamku. Słyszałem, że pochodzą sprzed 1000 lat. Najprawdopodobniej są to pozostałości zamku króla Gunye. W centrum strefy zdemilitaryzowanej leżą 1000-letnie ruiny dawnej stolicy. Gungye założył na tych szerokich równinach nowe państwo. Jesteśmy w samym sercu Półwyspu Koreańskiego. To teraz łąka przedzielona zasiekami. Nie mogę wejść do dawnej stolicy. Widzę ciągnące się stosy kamieni. Tylko tyle zostało z tego starożytnego miasta. Ruiny stolicy koreańskiego króla Gungye leżą wewnątrz strefy zdemilitaryzowanej, która istnieje już znacznie dłużej niż jego krótkotrwałe królestwo. Pojedziemy w tym kierunku. Teraz jesteśmy dokładnie tutaj. Przez ostatnie pół wieku archeolodzy nie mogli badać ruin, które ogrodzono drutem kolczastym. Tędy biegły mury miejskie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Współrzędne pasują idealnie. Postać króla Gungye wciąż budzi kontrowersje. Przepowiednia towarzysząca jego narodzinom mówiła, że dostarczy krajowi poważnych problemów. Król rozkazał zabić noworodka, jednak dziecko ukryto. Chłopiec został później buddyjskim mnichem, zdobył bogactwo i założył nowe królestwo. Jednak zbuntowani wodzowie zabili go, wynosząc na tron nowego króla, założyciela dynastii Koryo. To nie jest ceramika współczesna. Prawdopodobnie pochodzi z dynastii Koryo. Ta wygląda na jeszcze starszą, ma inny wzór. Miasto jako stolica Królestwa Gungye istniało zaledwie 12 lub 13 lat. Dlatego nie możemy oczekiwać, że znajdziemy tu wiele przedmiotów, jak w przypadku stolic, które przetrwały setki lat. Tym bardziej należałoby przeprowadzić tutaj staranne wykopaliska.
Jesteśmy nieomal pewni, że prace badawcze potwierdzą, iż mamy do czynienia z miastem Gungye. Kontynuując podróż, pokonujemy kryształowo czystą rzekę Subcheon. Pomimo piękna krajobrazu, żołnierze skupiają całą uwagę na poszukiwaniu innych tuneli, które mogli wybudować Koreańczycy z północy. Przywiąż linę do drzewa i przejdź na drugi brzeg. Takie patrole codziennie przemierzają strefę zdemilitaryzowaną. Czasami dochodzi do różnych incydentów granicznych i prowokacji. Przyroda rozwija się tu bez ingerencji człowieka. Po wojnie natura powróciła do stanu dziewiczego. Dzięki temu prawie nie widać ran, jakie pozostały po tym konflikcie. Nie wątpię, że ludzie także zdołają zapomnieć o okrucieństwach wojny i pozwolą, by ich rany się zabliźniły. Górskie posterunki giną w chmurach. Od 60 lat żołnierze po obu stronach granicy nieustannie się obserwują. Strażnicy z południa widzą walczącą o przetrwanie północno-koreańską wioskę. Od 60 lat leżącą poza zasięgiem Korei Południowej. Otacza ją zimna, wyblakła i jałowa ziemia. Jej mieszkańcy toczą ciężkie, ale spokojne życie, które przypomina dawne czasy w Korei Południowej. Pomimo ideologicznych różnic jesteśmy do siebie bardzo podobni. Niegdyś nasze życie także było bardzo ciężkie. Życzę im obfitych plonów. Nad wysuniętą najbardziej na północ częścią strefy zdemilitaryzowanej wznosi się Kumgang, diamentowa góra. Widać z niej ufortyfikowaną południowo-koreańską strażnicę. Posterunek Korei Północnej leży zaledwie 580 metrów dalej. W oddali widać Morze Japońskie, zwane przez Koreańczyków Morzem Wschodnim. Drut kolczasty nie robi wrażenia na falach, które od tysiącleci obmywają koreańskie wybrzeże. Góra Kumgang spycha do Morza Wschodniego rzekę Hegeum. Rzeka Hegeum jest błękitna, wschodnie morze spienione. Czy zawsze były tak blisko siebie?
Choćby minęła wieczność, góra Kumgang każdego ranka będzie wyglądała młodo. Kamienisty brzeg rzeki ciągnie się aż po horyzont. W Pjöngjangu dyplomaci szukają rozwiązań konfliktu podczas rozmów sześciostronnych. Negocjacje trwają już 10 lat, co dowodzi ich jałowości. Posłuchajmy lepiej refleksji uczestnika podróży przez strefę zdemilitaryzowaną. Minęło już ponad 60 lat od podziału Półwyspu Koreańskiego. Tam, gdzie trzymali straż nasi dziadowie, stoją teraz ich prawnuki. Żołnierze patrolujący granice są młodsi od mojego syna. Po wizycie w strefie zdemilitaryzowanej wiem, że stanowi ona łańcuch duszący moją ojczyznę. Jest mi bardzo smutno, nawet gdy opisuję piękno tamtejszej przyrody. Nie możemy przekazać takiego stanu rzeczy przyszłym pokoleniom. To przeszłość, która nie może stać się naszą przyszłością. Tak jak nad Morzem Wschodnim zawsze wstaje słońce, tak i my musimy codziennie mieć nadzieję, że niebawem otworzymy nowy rozdział naszej historii.